Dzisiaj mija miesiąc czasu od uruchomienia wielkiego pieca. Piec osiągnął parametry prawidłowej pracy. Temperatura surówki jest w granicach 1450 do 1470 stopni Celsjusza w trakcie spustu. Krzem waha się jeszcze w granicach 0,4 do 0,7%. I na stalowni produkujemy już około 27 wytopów na dobę. To pozwala nam realizować plan produkcji. Rozpoczęliśmy również wdmuchiwanie pyłu węglowego. Pył węglowy wdmuchujemy na poziomie 100 kg na tonę surówki. To pozwoli nam ograniczyć koszty paliwa.